W 2017 roku obowiązywać będą nowe przepisy prawa podatkowego dla osób i firm prowadzących działalność gospodarczą. Nowym rozwiązaniem jest tutaj zmiana kwot dla osób prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, którzy wcześniej po przekroczeniu obrotu przychodów w wysokości 1 200 000 euro musieli zaprowadzić księgi handlowe. Od 1 stycznia ten limit został dość znacznie zwiększony, bo do 2 milionów euro, co w przeliczeniu na złotówki wynosi w tej chwili 8 595 200 zł. W podatku CIT zmniejszono stawkę procentową z 19 do 15%. Dotyczy to podatników, u których przychód ze sprzedaży nie przekroczy konkretnej kwoty. Obniżono skalę podatkową dla małych podmiotów, które nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty przychodu 1 200 000 euro. To jest 5 157 tysięcy złotych, to mogą takie osoby w bieżącym roku rozliczać się według obniżonej stawki podatkowej. Wprowadzono również nowe regulacje w zakresie kwoty wolnej od opodatkowania. Teraz osoby osiągające dochody do kwoty 6600 zł nie będą płacić podatku. Natomiast osoby, które uzyskują dochody od kwoty 6600 zł do 11 tysięcy, ich ta kwota wolna będzie się tutaj zmniejszać. Przy dochodach od 11 do nieco ponad 85 tysięcy złotych rocznie, kwota wolna pozostanie na tym samym poziomie co w latach poprzednich, czyli 3089 zł. W przedziale od 85 528 zł do 127 tysięcy ta kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać, aż po wtedy, kiedy przekroczymy nasze zarobki w wysokości 127 tysięcy, już tej kwoty wolnej mieć nie będziemy. Te zasady obowiązywać będą podczas rozliczeń podatkowych za rok 2017. To tylko niewielki zakres zmian. Szczegółowe rozwiązania znaleźć można w Dzienniku Ustaw.